Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym poniedziałkowym webinarze. Jestem lekarzem, dietetykiem, specjalistą dietetyki klinicznej i dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą. Nazywam się Janusz Wietecha i będę miał przyjemność opowiedzieć Państwu o tym, w jaki sposób, stosując ekstrakty ziołowe, różne substancje odżywcze, regenerować stawy. Jak zawsze w trakcie naszego webinaru będę chciał wprowadzić Państwa w definicję, w to, w jaki sposób należy rozumieć różne choroby, które dotykają stawy, jakie są odmiany tych najważniejszych dolegliwości. Na przykład, czym różni się reumatoidalne zapalenie stawu od choroby zwyrodnieniowej. To wszystko do Państwa dyspozycji. A oczywiście, kto nie będzie mógł uczestniczyć w naszym poniedziałkowym webinarze, będzie mógł po zalogowaniu skorzystać z nagranego materiału i polecić osobom, które nie były na naszym spotkaniu poniedziałkowym, poprzez link polecający. Także w każdej chwili będziecie Państwo mogli, jak macie osobę potrzebującą, kogoś, kogo temat będzie dotyczył, będziecie mogli polecić ten film, żeby się również te osoby mogły czegoś ciekawego dowiedzieć. Startujemy. Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, a więc będziemy dzisiaj rozmawiali o stawach, więc możemy sobie troszeczkę opowiedzieć o budowie stawów. Ważnym elementem niezbędnym jest to, że staw tworzony jest przez dwie kości, które są do siebie dopasowane kształtem nasady. Miejsca styku pokryte są chrząstką, tak, i ona amortyzuje wstrząsy i zmniejsza tarcie. Natomiast nasady kości od zewnątrz obejmuje torebka stawowa, która zapobiega przesuwaniu się kości i zwichnięciom stawu. Oczywiście za chwileczkę do tego wrócimy, bo mogą się zdarzyć takie uszkodzenia, w którym ta torebka jest uszkodzona. No i niestety nie tylko, że przestaje produkować maść stawową, ale również może dojść do zwichnięć. Czyli jeszcze raz, jeżeli patrzymy na stawy, to ważnym elementem, na który będziemy zwracali uwagę w regeneracji, ale również w chorobach, jest powierzchnia stawowa, czyli najczęściej główka, najczęściej część wypukła, panewka, która obejmuje, a więc część wklęsła. Takim najfajniejszym przykładem takiej budowy stawu jest staw biodrowy, bo mamy różne rodzaje stawów. Bywają też powierzchnie płaskie, na przykład kość krzyżowa, miednica. Ważnym elementem jest również torebka stawowa, która otacza cały staw, tak, i stabilizuje i ta przestrzeń wewnątrz, czyli jama stawowa. Elementy, które mogą występować w stawie, a na które należy zwracać uwagę również, jeżeli chodzi o uszkodzenia, są różne wytwory w stawach niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stawu. Czyli będziemy mieli jakieś więzadła, obrąbki, łąkotki, kaletki, czeszczki oraz kosmki maziowe. Myślę, że część z Państwa mogła się spotkać na przykład z łąkotką. Tak? Co to są za pierścienie łąkotki i jak stabilizują na przykład stawy kolanowe. Jeżeli chodzi o samą budowę chrząstki stawowej, bo ona tu jest jednym z najważniejszych elementów, to warto zwrócić uwagę, że chrząstka stawowa najczęściej to chrząstka szklista. Jest to silna chrząstka, gładka, świecąca. Co jest ważne, ona leży na takiej warstwie zwapniałej chrząstki, dzięki którą łączy się z kością. No i tutaj to, co chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali. Miejsce uszkodzonej chrząstki szklistej, jeżeli ona pęknie, jeżeli jest złuszczona, nie będzie odbudowywana ta sama chrząstka szklista, tylko będzie odbudowywana słabsza chrząstka włóknista. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli Państwo nie będziecie dbali o swoje stawy i dojdzie do silnego urazu stawu z jakimś złuszczeniem tego stawu albo z pęknięciem chrząstki stawowej, to zregenerowana chrząstka nie będzie już tak mocna, jak była kiedyś. Mówienie o regeneracji chrząstki stawowej jest bardzo ważne. Jednocześnie muszę Państwu powiedzieć, że niestety, ale zapobieganie uszkodzeniom chrząstki stawowej jest 100 razy ważniejsze od
tego, że jesteśmy w stanie coś zregenerować. Często niestety potrzebna jest operacja, która przywróci nam ruchomość w stawie, bo staw może być tak zniszczony, że nie będzie w stanie się zregenerować. Komórki chrzęstne, czyli chondrocyty, stanowią zaledwie 1% objętości chrząstki, szanowni państwo. Macierz chrząstka otaczająca chondrocyty, gdzie przebiegają włókna kolagenowe, składa się w większości z wody. Natomiast jakbyście pozbawili chrząstkę wody, powstanie sucha masa, to w tej suchej masie kolagen stanowi aż 60% tej suchej masy i są też proteoglikany. Tak? Chrząstka stawowa, trzeba pamiętać, ma też budowę warstwową. Jeżeli chodzi o stawy kręgosłupa, które są często powodem różnych problemów, to w obrębie kręgosłupa tych stawów jest naprawdę dużo. Ja to zawsze mówię, że ma co boleć. Jednym z najważniejszych stawów jest ten staw, który łączy dwa kręgi, a właściwie trzony kręgów, i tam jest krążek międzykręgowy składający się z centralnie leżącego jądra miażdżycnego, zwanego również galaretowatym, oraz obwodowo okalającym jądro tak zwanego pierścienia włóknistego. Trochę to przypomina taką oponę w samochodzie i powietrze w środku. Zdarza się, że tutaj pojawiają się problemy z tym dyskiem międzykręgowym, kiedy ten pierścień włóknisty wokół jest słaby i dochodzi do przepuklin, i nawet ta część galaretowata może uwypuklić ten pierścień i może dochodzić do różnych uwypukleń, przepuklin takiego dysku międzykręgowego. Sam kolagen, szanowni państwo, czyli 60% suchej masy chrząstki, to jest w ogóle temat rzeka. Będziemy dzisiaj dużo czasu poświęcać na ten kolagen, ale zwróćcie uwagę, że ludzkich kolagenów jest bardzo wiele. To trzeba wiedzieć, szanowni państwo. Co chwilę ktoś wymyśla jakiś kolejny nowy kolagen i odkrywa różne warianty. Wyodrębniono 28 typów kolagenów u człowieka, natomiast kolagen typu drugiego jest głównym rodzajem kolagenu w chrząstkach. Sam kolagen jest również włóknistym składnikiem innych elementów, czyli skóry, ścięgien, chrząstki, czy naczyń krwionośnych, czy zębów. Także w ogóle 1/4 białek w organizmie to jest kolagen. Dlatego jest to bardzo ważny element. My go musimy suplementować, dostarczać w pożywieniu i uzupełniać gdzieś w suplementacji. 3 aminokwasy, takie najważniejsze, to jest 50% składników kolagenu. To jest tyle ważne, że jeżeli byście państwo dostarczali do organizmu same te 3 aminokwasy i zdrowo się odżywiali, to już na pewno będziecie sobie bardzo pomagać. Natomiast ideałem jest dostarczanie kolagenu w różnych postaciach. I teraz proszę zwrócić uwagę, że nasz organizm produkuje kolagen w różnych miejscach, przede wszystkim dzięki takim komórkom, fibroblastom czy chondroblastom w chrząstkach. Sama synteza kolagenu odbywa się jakby nieustannie, natomiast szczególną postacią takiej produkcji kolagenu jest to, jak mamy uszkodzoną tkankę, i fibroblasty po prostu migrują w miejsce rany, tam wytwarza się tkanka bliznowata złożona głównie z kolagenów, i teraz możemy mieć również regenerację kolagenu, taką patologiczną, szanowni państwo. Mianowicie, jeżeli macie stłuszczenie wątroby, powstaje marskość wątroby, to zdarza się, że przy śmierci komórek miąższowych tkanka łączna zastępuje tą tkankę zdrową i dochodzi do zwłóknienia na przykład wątroby. Czy kolagen należy suplementować? Po co my w ogóle suplementujemy ten kolagen? Otóż okres półtrwania kolagenu w organizmie to nie są dziesiątki lat. Czyli jak się państwu wydaje, że jak mieliście 20 lat, to nadal macie ten sam kolagen, jak macie 40, to jest nieprawda.
Okres półtrwania kolagenu wynosi w różnych miejscach od 1 do kilku miesięcy. Czyli proszę zwrócić uwagę, że ten kolagen, z którego jesteśmy zbudowani, non-stop się rozpada i non-stop musi być uzupełniany. A zatem prawidłowe dostarczanie kolagenu do organizmu jest w ogóle kluczem do sukcesu. No i teraz pytanie, czy hydrolizat kolagenu w ogóle się wchłania? Jest wielka dyskusja na ten temat. Szanowni Państwo, są badania potwierdzające i kiedy pierwszy raz się z tym spotkałem jako lekarz, też mi się wydawało, że kolagen jako cząstka i aminokwasy czy peptydy, które są z kolagenu, mają wielki problem z wchłanianiem. Okazuje się, że w badaniach farmakodynamicznych hydrolizat kolagenu podawany doustnie wchłaniał się w jelitach około 50%, a więc dużo. I po wchłonięciu te peptydy kumulowały się najczęściej w chrząstkach. Także spożycie hydrolizatu kolagenu nie tylko, że uzupełnia te potrzebne peptydy, to jeszcze muszę Państwu powiedzieć, samo w sobie stymuluje wzrost syntezy macierzy tej zewnątrzkomórkowej przez chondrocyty. Czyli nie tylko, że dostarczamy, to jeszcze stymulujemy wzrost. Kolejny aspekt, ważna rzecz, żebyście Państwo wiedzieli, jest coś takiego jak kwas hialuronowy. On jest syntetyzowany, wydzielany z płynu stawowego przez komórki błony maziowej, synowiocyty. Bardzo ważny element, ponieważ on warunkuje sprężyste właściwości płynu stawowego. No i teraz jak go jest mało, to mamy problem. Na przykład w chorobie zwyrodnieniowej ilość kwasu hialuronowego spada. Jak go uzupełniacie, a są tacy lekarze, którzy podają kwas hialuronowy w zastrzykach, to proszę o tym pamiętać, jak już chcecie sobie podawać kwas hialuronowy w zastrzykach, że są badania i we wszystkich podręcznikach podaje się, żeby osiągnąć dłużej efekt regeneracji, do zastrzyków trzeba koniecznie dodać postać doustną kwasu hialuronowego. Wtedy efekt po prostu jest wydłużony. Mówię o tym, bo bardzo często spotykam się, że lekarze podają zastrzyk i nie podają kwasu hialuronowego doustnie, a podręczniki potwierdzają, że powinno się je łączyć. No dobrze, no to wprowadziliśmy się w budowę stawów, powiedzieliśmy sobie troszeczkę o kolagenie, o chrząstkach, a teraz sobie porozmawiamy chwilkę o chorobach. Co to jest choroba zwyrodnieniowa stawów i jakie są jej przyczyny? Gdybyśmy mieli w największym skrócie powiedzieć, to jest choroba przeciążeniowa albo taka choroba stawów ze zmęczenia. Po prostu. Rozwija się w wyniku zaburzeń jakości i ilości chrząstki stawowej. To znaczy, że jeżeli Państwo się źle odżywiacie, niedostarczane są odpowiednie substancje budulcowe i jest dysproporcja pomiędzy jakością stawów a ich obciążeniem, czyli albo przesilacie te stawy, albo po prostu normalnie żyjecie sobie i używacie tych stawów, tylko niestety nie odżywialiście się prawidłowo albo macie zaburzenia wchłaniania, nie dostarczacie tego kolagenu w pożywieniu czy w suplementach. Wcześniej czy później może po prostu pojawić się choroba zwyrodnieniowa, taka zwykła, przeciążeniowa. Ona ma swoje charakterystyczne rzeczy. Choroba zwyrodnieniowa stawów różni się od reumatoidalnego zapalenia stawów. Zaraz sobie o niej powiemy. Czyli jakie czynniki mogą wywołać chorobę zwyrodnieniową? Ano, otyłość. Im większa masa ciała, tym większe ryzyko. Możemy również osłabić mięśnie otaczające staw, co powoduje, że stabilność tego stawu jest mniejsza i teraz macie mniejszą płynność ruchu i stabilizację tego stawu. Macie również czynniki zawodowe, czyli możecie mieć chorobę zwyrodnieniową na przykład kolan u osób, kto klęczy w pracy albo ma te kolana zgięte, stawy biodrowe możecie mieć uszkodzone, bo podnosicie ciężary jakieś, tak? Czy macie na przykład chorobę zwyrodnieniową stawów dłoni, rąk, bo macie wibracje, także coś, jakieś uszkodzenie. Później mamy sport.
Nie każdy sport jest zdrowy, szanowni państwo. Później mamy zaburzenia budowy stawu, czyli jakaś wrodzone dysplazje biodrowe, koślawości, czyli jakieś nieprawidłowe ułożenie stawów, które będzie powodowało, że będziecie zawsze go przeciążali. Jest ryzyko związane z wiekiem, naturalny objaw starzenia organizmu, niestety to jest choroba zwyrodnieniowa. Później mamy większe narażenie na chorobę u kobiet. No i oczywiście mamy też czynniki genetyczne. To dotyczy szczególnie stawów rąk i kolan. Możecie się państwo spotkać z takimi objawami choroby zwyrodnieniowej rodzinnie. Jeżeli chodzi o sposoby leczenia choroby zwyrodnieniowej, no to po pierwsze trzeba łagodzić i usuwać dolegliwości, utrzymać aktywny tryb życia, ale trzeba też pamiętać o takich wzorcach ruchu, ja to nazywam. Czyli nie przeciążać stawu, prawidłowo się odżywiać i macie różne techniki leczenia i farmakologiczne, i niefarmakologiczne, i chirurgiczne. Natomiast, szanowni państwo, dbałość o zdrowie, suplementacja i aktywność fizyczna dostosowana do stawu zdrowia jest największym kluczem do sukcesu, gdyż dotychczas nie udowodniono jednoznacznie skuteczności jakiegokolwiek leku w hamowaniu niszczenia chrząstki stawowej. Podkreślam, a zatem wasze nawyki i prawidłowe zachowania są największym kluczem i odpowiednie odżywianie i ewentualnie suplementacja. No dobrze, no to co to jest to reumatoidalne zapalenie stawu? To są jednak jakieś dwie różne choroby, tak? Otóż reumatoidalne zapalenie stawów to nie jest choroba przeciążeniowa. Jest to choroba tkanki łącznej autoimmunologiczna, czyli trochę jak łuszczyca, Hashimoto, tego typu rzeczy. Dochodzi do niszczenia tkanki stawowej, a proces zaczyna się w błonie maziowej stawów. Podkreślamy, w błonie maziowej. Tam się ten proces niszczenia zaczyna, mamy reakcję. To jest choroba z autoagresji. Ta choroba najczęściej przebiega cyklicznie lub ciągle. Mamy nawroty i remisje. Niestety, szanowni państwo, około 20% ciężkich przypadków RZS prowadzi do inwalidztwa. Częściej chorują kobiety i przeważnie choroba pojawia się gdzieś tam w piątej dekadzie życia. To jest też ciekawe, szanowni państwo, że oprócz stawów ten ból, obrzęk, ograniczenie ruchomości, które jest w stawach, mamy również w reumatoidalnym zapaleniu stawów stany zapalne w innych narządach, w płucach, w sercu, w nerkach, w naczyniach krwionośnych i w oczach. I to jest coś, co też wyróżnia tą chorobę, różni ją od choroby zwyrodnieniowej. Proszę państwu powiedzieć, że pomimo wielkiego postępu medycyny nie wiemy do końca, jaka jest przyczyna choroby autoimmunologicznej o nazwie reumatoidalne zapalenie stawów. Jeżeli chodzi o różnicę, to tylko tu warto nadmienić, że jeżeli chodzi o RZS, od niego zaczniemy, czyli ten obrzęk stawów obejmuje co najmniej 3 lub więcej stawy, lokalizacja nadgarstki śródręczy palce. Mamy symetryczność zmian, mamy poranną sztywność stawów i bardzo ważne, mamy takie zmiany gąbczaste. I tutaj mamy też możliwość stanu zapalnego w tkankach innych. Natomiast w chorobie zwyrodnieniowej mamy deformację palców dłoni, ma mniejsze nasilenie, tak? Brak ataku choroby na oczy, nerki, czy wątrobę, czy serce. Charakterystyczne są zimne i twarde stawy. Nie ciepłe i gąbczaste, tylko zimne i twarde. To jest choroba zwyrodnieniowa. I na kościach w otoczeniu stawu często są narośla i ostrogi. Tak? I tu jeszcze mamy brak symetryczności zmian. Czyli dość łatwo można rozróżnić RZS od choroby zwyrodnieniowej. No dobrze, jakie jeszcze inne dolegliwości? Mamy ból pleców. Szanowni państwo, ból krzyża dotyka pacjentów w różnym okresie życia. Około 90% osób dorosłych ma objawy typu ból krzyża. Jeżeli chodzi o tą najcięższą, taką najczęściej występującą postać,
to jest rwa kulszowa, która występuje, różnie się statystyki wypowiadają, między 13 a 40% społeczeństwa. Jeżeli chodzi o chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa, tak, czyli tą odmianę, w chorobie zwyrodnieniowej mamy nagły jakiś uraz, przewlekłe obciążenie, może się pojawić następstwo procesów destrukcji w obrębie kręgosłupa, to jest uszkodzenie dysku międzykręgowego, tak, łącznie z wypadnięciem jądra miażdżystego i jego zwyrodnieniem, czyli dyskopatia. Mamy też zwichnięcia, czyli to jest uszkodzenie, kiedy dochodzi do przesunięcia się, utraty tej fizjologicznej łączności między dwoma elementami stawu, czyli między dwoma powierzchniami stawowymi. Czyli naruszona jest stabilność torebki stawowej. Tak? Mogą być czasem nawet bardzo silne zwichnięcia z takim krwotokiem otaczających tkanek. Mogą być też zwichnięcia takie nawykowe, kiedy nie uda nam się wyleczyć tego zwichnięcia i one nawracają i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta dbałość o te stawy, odpowiednia rehabilitacja, zabiegi fizykalne, odżywianie, a w niektórych sytuacjach nawet unieruchomienie stawu jest potrzebne. No dobrze, kolejna grupa to są kolagenozy, czyli to są choroby o podłożu autoimmunologicznym dotyczące tkanki łącznej. RZS, mówiliśmy, choroba Schlira, toczeń rumieniowaty, czyli toczeń układowy, to jest choroba wielonarządowa. Charakterystycznym objawem jest rumień na twarzy, tak, zbliżony do motyla. Mamy bóle stawów, mamy łysienie, mamy objaw Raynaud, czyli to jest napadowy skurcz tętnic obwodowych dłoni, palców i powstaje zblędnięcie i oziębienie. To jest bardzo charakterystyczny objaw toczenia. Ponadto może pojawić się na przykład stany podgorączkowe, osłabienie, utrata masy ciała. Kolejna typu kolagenozy to jest zespół antyfosfolipidowy i tutaj na pierwszy wysuwa się zespół zaburzeń krzepnięcia, zakrzepica, gdzie mamy dodatkowo bóle stawów, różne inne objawy. Mamy zespół Sjogrena, czyli zespół suchości oka. Mamy tę suchość również w innych, tak, błonach śluzowych w naszym organizmie, może być też objaw Raynaud. Mamy twardzinę układową, czyli chorobę, która na pierwszy rzut pojawiają się zmiany na skórze, gdzie są również inne objawy, czyli stan zapalny skóry, objaw Raynaud i tak dalej, i tak dalej. Natomiast skóra jest pergaminowa, ściągnięta, świecąca i stwardniała. Twarz, klatka piersiowa i ręki. To jest twardzina układowa. No i mamy jeszcze układowe zapalenie naczyń. Szanowni Państwo, tych odmian, tych chorób kolagenoz jest bardzo wiele. Nie będę wchodził w szczegóły, ale zwróćcie uwagę, że lekarz ma naprawdę czasem duży problem diagnostyczny w rozpoznaniu chorób stawów. Musi też zwrócić uwagę na inne objawy i różnicować te choroby. No dobrze, skoro już wiemy, że tyle różnych chorób może nas dotknąć, to teraz co możemy zrobić my, w jaki sposób możemy suplementować się, żeby z tymi chorobami sobie lepiej radzić. Pierwsza, szanowni Państwo, rzecz bardzo ważna i będę o tym zawsze mówił, szczególnie ważne w chorobach autoimmunologicznych, czyli kolagenozy, RZS, to jest OptiProBio. Zmniejsza się nadreaktywność organizmu poprzez usuwanie patologicznej flory jelit. Ważne jest również to, że wtórnie te pozytywne bakterie zasiedlają inne miejsca w organizmie, a więc jakieś problemy ginekologiczne, proktologiczne. To jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli. Jeżeli chodzi o OptiProBio, to przypominam, to jest 18 szczepów probiotycznych. Mamy, ponieważ to jest symbiotyk, też inulinę, fruktooligosacharydy i mamy B-kompleks, witaminę, cynk i selen. Kolejna to jest mieszanka zawierająca ekstrakty roślinne, które mają ciekawą własność, dlatego że one
Ich zadaniem jest poprawa fizjologicznego funkcjonowania tkanki łącznej w stawach. Dodatkowo oczywiście mamy elementy inne, jak wiecie, zioła, rośliny lecznicze mają bardzo szeroki wpływ na organizm, ale kluczem do sukcesu tutaj w mieszance Atre Pain jest to, że rośliny tam zawarte mają tą własność pozytywnego funkcjonowania chrząstki, szczególnie chrząstki w stanie zapalnym. Czyli różne substancje, pierwsza na przykład ekstrakt sosny górskiej, która poprawi fizjologiczną aktywność chrząstki stawowej, kadzidłowiec, gdzie badania wykazały, że siła działania przeciwzapalnego ekstraktu z kadzidłowca jest bardzo duża. Porównuje się ją do różnych substancji aktywnych stosowanych w farmakoterapii. Czyli kadzidłowiec w sposób naturalny stabilizuje, fizjologicznie poprawia tą proporcję tak zwanych cytokin, czyli tych substancji, które organizm produkuje, dlatego że czasem produkuje organizm za dużo substancji prozapalnych. I teraz stabilizacja, czyli odwrócenie tego procesu, dążenie do prawidłowych proporcji, w tym bardzo silnie wspomaga Boswellia serrata. Tak? Jeszcze do tego ma właściwości ochronne, czy kwasy boswelliowe zapobiegają niszczeniu chrząstki stawowej. Znana Państwu i ukochana polska wierzba biała, jej kora, ma udowodnione właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe. Hamuje wytwarzanie i działanie prostaglandyn, czyli tych związków, które odpowiadają za stan zapalny w mięśniach i stawach. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dodatkowo, bo tak to już z tymi roślinami jest, że jak garbniki kory wierzby są w ekstrakcie, to one też mają inne właściwości niż tylko pozytywny wpływ tego ekstraktu na stawy, czyli macie tutaj dodatkowo, jak macie ekstrakt z wierzby w białej, to nie tylko, że będzie działał na przykład w chorobie zwyrodnieniowej, ale również jak macie kolagenozy czy RZS, gdzie mamy również stan zapalny w innych tkankach, to taki ekstrakt z wierzby białej będzie szczególnie cenny. Wiązówka błotna to jest również, to jest wielki przyjaciel i też roślina, która podobnie jak wierzba jest alternatywą dla syntetycznych salicylanów. Tak? Zresztą pierwszy salicylan został wyizolowany nie właśnie z wierzby, tylko z wiązówki błotnej. Czyli kwas salicylowy, szanowni państwo, czyli prekursor tego, co później z farmakologii zrobiliśmy, czyli na przykład aspiryna. Kwas acetylosalicylowy. Zobaczcie, że to wszystko gdzieś jest pochowane w roślinach. Mamy czepotę puszystą, wilka korę, niezwykle cenną roślinę, szczególnie w chorobach autoimmunologicznych, jak również w chorobach stawów. Ona ma bardzo szeroki wpływ regenerujący i stabilizujący układ odporności. Jest też to roślina, która ma nie tylko właściwości przeciwzapalne czy przeciwreumatyczne, ale na przykład poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych, czy ma właściwości antyoksydacyjne, czy ochronne na miąższ wątroby. Więc jak sobie cofniecie się troszeczkę do kolagenoz, gdzie zobaczycie, że na przykład w kolagenozach może być niszczony miąższ wątroby, to zobaczycie, dlaczego w Atre Pain te substancje dodatkowe, nie tylko wpływające pozytywnie na stawy, ale również inne są tak ważne. W tej mieszance jest również molibden, a on jest niezbędny do prawidłowego metabolizmu aminokwasów siarkowych, więc aminokwasów, które tworzą kolageny. Artroflex. I teraz zwróćcie uwagę, że Atre Pain był w kapsułkach, a Artroflex jest w syropie. Dlatego, że postać w syropie, którą będziecie przyjmować, będzie po prostu w łyżeczce 15 gramów różnych substancji, a więc dużo. Natomiast w jednej kapsułce są silne, stężone ekstrakty roślinne,
które mają inne zadanie. Czyli artrypein i ekstrakty w kapsułce mają substancje aktywne z roślin, a Artroflex w syropie zawiera substancje budulcowe z dodatkiem ziół budulcowe. Czyli syrop ma nam dostarczyć w jednej dawce dużo substancji budulcowych. Dlatego tu będziemy mieli substancje takie jak chondroityna, jak kolagen, jak glukozamina, tak? Jak kwas hialuronowy, to będzie w syropie w dużej ilości. Glukozamina, chondroityna, tak? Kwas hialuronowy to są w ogóle substancje budulcowe niezbędne do regeneracji stawów. I tutaj glukozamina jest syntetyzowana przez organizm, ale ona może być syntetyzowana również w zbyt małej ilości, na przykład w organizmie. I przez to jest osłabiony staw. I tu jest fajna rzecz. Szanowni Państwo, bardzo wiele osób zastanawia się, po co w ogóle człowiekowi jest suplementowanie czegokolwiek, ponieważ w pożywieniu jest wszystko. No nieprawda. Wyobraźcie sobie, że glukozaminy w jedzeniu nie znajdziecie. A więc nie może być pełnowartościowych stawów tylko i wyłącznie u osoby, która jest chora, która ma zaburzenia produkcji substancji takich jak glukozamina, jeżeli nie będzie ona suplementowana. Z takich anegdot, szanowni Państwo, warto podkreślić, że ten składnik budulcowy może występować w pożywieniu. Ale musielibyście się Państwo odżywiać chityną z łusek żuczków, dlatego że jest tam bardzo dużo glukozaminy. No, ludzie raczej chityny z żuków nie jedzą, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio przecież pamiętacie, była wielka taka rekomendacja, że jedzenie robaków jest przecież bardzo korzystne i w ogóle cóż nam to przeszkadza, powinniśmy wcinać robaczki, więc może się zmienił. Jak Państwo sobie dołożycie robaczki i żuczki do jedzenia, to mogę się zgodzić, że sobie zbilansujecie dietę o glukozaminę. Ale jak nie wcinacie żuków pełzających bądź świetlików w nocy, to do tego momentu po prostu trzeba się suplementować. Są oczywiście inne, na przykład chondroityna, czyli kolejny składnik, komponent budulcowy tkanki chrzęstnej, w ogóle niezbędny w różnych sytuacjach, szczególnie w osteoporozie. Jeżeli mamy zaburzenia funkcji budowy chrzęstki, to ani bez glukozaminy, ani chondroityny, no niestety nie da ci radę. O kolagenie już mówiłem, szanowni Państwo, i tu kolagen rybi jest szczególnie cenny, czyli ten hydrolizat genu rybiego jest szczególnie cenny. Ważne jest, żeby zawsze przy suplementacji kolagenów łączyć również z innymi substancjami i witaminą C. Kwas hialuronowy, również wspominaliśmy o tym, który jest produkowany w stawie. Jego produkcja niestety z wiekiem spada. Ważne jest to, że rolą kwasu hialuronowego jest wiązanie wody. Bardzo dużo wody wiąże kwas hialuronowy, dzięki temu mamy elastyczne chrząstki stawowe. Mamy również kadzidłowiec indyjski, tak, czyli to wspieranie produkcji kolagenu, wzmacnianie chrząstek stawów, mięśni i wyrównywanie prawidłowej budowy tkanki chrzęstnej i zmniejszanie stanu zapalnego. Również tutaj dodaliśmy do syropu wiązówkę błotną. Szanowni Państwo, jak podkreślam, że syrop służy do dostarczania substancji budulcowych. Zdarza się, że ktoś na przykład nie chce sobie używać w kapsułkach i w syropie, dlatego niewielka ilość ekstraktów roślinnych, czyli wiązówka na przykład, czy kadzidłowiec są dodane tutaj. Ale wspominałem wcześniej, że wiązówka, tak jak i kora wierzby, ma udowodnione właściwości stabilizujące, czyli zmniejszające stan zapalny. Przepraszam. Mamy również dziką różę, bo wspominałem, że nie można się obyć w regeneracji bez witaminy C.
Mamy imbir. Szanowni Państwo, warto wiedzieć, że imbir tak bardzo popularny w aptekach o właściwościach przeciwwymiotnych należy do roślin, które są nazywane regeneratorami stawów. Podobnie jak glukozamina i chondroityna jako składniki budulcowe. Więc ekstrakt z korzenia imbiru jest niezbędnym elementem regeneracji stawów, szczególnie w chorobach reumatycznych. No dobrze, jeżeli chcecie Państwo jeszcze regenerować ten kolagen, czyli macie zbilansowaną dietę, ale tak naprawdę od 30 roku życia już powinniśmy zacząć myśleć o suplementacji kolagenu. Mamy postać liposomalną kolagenu. Liposomalną, czyli ten kolagen jest osłonięty osłonką lipidową. Dzięki temu jest aktywnie wchłaniany do organizmu. Jest to niezwykła postać. Mówi się, że liposomy w farmakoterapii to są nośniki inteligentne. To znaczy nie tylko, że potrafimy je wchłonąć, to jeszcze potrafią przenieść substancję, którą transportują w miejsce, w której ta substancja jest najbardziej potrzebna. Sam liposomal kolagen ze względu na swoje składniki ma mieć właściwości nie tylko budulcowe, ale również przeciwoksydacyjne. Tak? Dodatkowo pomaga zachować zdrową skórę, włosy, paznokcie, a u osób w regeneracji odbudować, tak, te tkanki. No i oczywiście jako nośnik kolagenu będzie niezbędny u osób, które będą miały na przykład chorobę zwyrodnieniową czy RZS. Nośnikiem fosfolipidowym są nasiona słonecznika i te fosfolipidy przenoszą we wnętrzu kolagen, kwas hialuronowy. Tak, mamy tutaj również, to jest bardzo cenna rzecz, szanowni Państwo, jest to membrana białka jaja kurzego. Mamy ekstrakt z gorzkiej pomarańczy z bioflawonoidami, mamy ekstrakt z pestek winogron i cynk. Tak? Czyli teraz zobaczcie, liposomy to są te nośniki substancji czynnych. I tutaj mamy wspaniałe fosfolipidy z nasion słonecznika. To jest ciekawa rzecz, bo same liposomy, jak Państwo widzicie, wykazują liczne zalety w zastosowaniu doustnym, czyli możecie, jak macie jakąś substancję, która chcecie podać pacjentowi, a na przykład się jej obawiacie, to one mają kapitalną własność, bo one chronią toksyczność substancji leczniczej, czyli leki się tak ukrywa w fosfolipidach. Na szczęście my nie musimy niczego ukrywać, natomiast wykorzystujemy fosfolipidy do lepszej rozpuszczalności substancji czynnej i tak zwanej kontrolowanej dystrybucji. Czyli my używamy tych fosfolipidów do pracy. To są nasze ciężarówki, którymi dostarczamy kolagen do organizmu we właściwe miejsce. Mamy również, tak jak Państwo widzieliście, w składzie kolagen. Mamy kwas hialuronowy. Tutaj mówimy o liposomalnym kolagenie w proszku. Tak, zaraz powtórzę jeszcze raz te preparaty, o których mówiliśmy. Tutaj mamy również kwas hialuronowy, mamy membranę białka jaja kurzego. Jest to niezwykle cenna rzecz. Może ktoś z Państwa wcinał kiedyś z membranę białka jaja kurzego. Tam są bardzo specyficzne postacie kolagenów. Mamy pomarańczę gorzką i ona też jest, jej ekstrakt zawiera cenne substancje antyoksydacyjne, ale też sama w sobie może być używana na przykład u osób, które mają stres i chcą sobie troszkę poprawić nastrój. Mamy ekstrakt z pestek winogron. To jest fajna rzecz. Oligoproantocyanidyny. Strasznie trudna nazwa. Winorośli, nie uczcie się tego na pamięć, ja nawet tego nie potrafię powtórzyć, jakbym nie przeczytał. Ale są to niezwykle cenne ekstrakty i substancje. Wykazują działanie przeciwoksydacyjne. Chronią ściany komórek tkanek przed niszczeniem wolnych rodników i wspierają krążenie żylne i kapilarne. Szanowni Państwo, czy z tego wykładu pamiętacie, w którym miejscu jest to szczególnie ważne?
No jak macie reumatoidalne zapalenie stawów albo kolagenozy inne, gdzie macie stan zapalny i niszczone są naczynia krwionośne i inne tkanki, to dostarczanie antyoksydantów i tych substancji będzie zmniejszało stany zapalne. Dlatego, że wolne rodniki będą niszczyły tkanki i musicie podać antyoksydacyjne substancje. No i oczywiście cynk jako pierwiastek, który jest niezbędny w prawidłowej syntezie białek. Ponieważ kolagen jest białkiem, więc cynk jest po prostu niezbędny w regeneracji kolagenu. Szanowni Państwo, pięknie dziękuję za uwagę, czyli gdybyśmy chcieli jeszcze raz przejrzeć sobie te ekstrakty, o których dzisiaj wspomagaliśmy i te preparaty, to mamy kolagen z nośnikiem liposomalnym z różnymi dodatkami, tak? Mamy w syropie gigantyczną dawkę substancji odżywczych i tutaj w kolagenie nie ma chondroityny i glukozaminy. Czyli kolagen może służyć na przykład komuś, kto chce sobie regenerować, nie wiem, skórę, ale również stawy. Natomiast jak chcecie regenerować sobie stawy, to szczególnie rekomendowany jest syrop, tak? Później mamy składniki i tu już mamy silne, stężone ekstrakty roślinne bez substancji budulcowych. Ja najczęściej po prostu łączę te kapsułki z syropem. I ostatnia rzecz, o której powinniście Państwo pamiętać. Nie ma zdrowego organizmu bez prawidłowej mikrobioty jelitowej. Również albo nawet przede wszystkim w chorobach o podłożu autoimmunologicznym, bo tam właśnie ta mikrobiota potrafi, patologiczna mikrobiota potrafi prowokować stany zapalne i pogłębiać na przykład reumatoidalne zapalenie stawów czy inne choroby, na przykład reaktywne stawów kręgosłupa. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa na kolejny nasz webinar za tydzień, w kolejny poniedziałek. No i oczywiście życzę dużo zdrowia, wytrwałości, a jeżeli Państwu podobał się ten wykład, to proszę polecić go swoim znajomym, żeby też mogli się troszeczkę więcej na ten temat dowiedzieć. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia.